Proszę się nie martwić, bo na pewno dla wszystkich starczy, także nie ma się co, nawet ci, co są na końcu kolejki, to i tak dostaną coś do zjedzenia. Będzie serwowany doskonały bigos. I nie tylko u nas, ale we wszystkich stoiskach będzie bigos. Poprosimy tutaj księdza Stanisława, jak jest gdzieś, żeby już nam pobłogosławił te dary, posiłek, by można było rozpocząć. Nawet skosztować. Ja tylko bym powąchał kamerą. Już. Pokażemy. Ale jak dociera pachnie. Już? No jak nie? Jak pachnie? Mamy informację, że podejdzie tutaj za chwilkę ksiądz arcybiskup. Jak ksiądz arcybiskup pobłogosławi, to będzie i zdrowiej, i smaczniej. Pokazuję im, jakie organizacje tutaj są, które bezdomnym tutaj udzielają tego ciepłego posiłku. A czy wiecie, jakie są organizacje? Na razie znają dwie. Jakie? I Centrum Służby Rodzinne. A to jak myślicie, jakie tu jeszcze mogą być? Wiecie? Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego. Czyli Bonifratrzy. Tak. No i jeszcze takie schowane, tutaj nie widać, ale są były siostry. Były te siostry tutaj. Misjonarki miłości. Mówiłem wam. My idziemy po bigos. Kalków, prawda? Tak? Czyli mamy cztery organizacje, tutaj zaraz dojdziemy dalej zobaczyć pozostałe. Na razie są duże kolejki.